Cześć, witam wszystkich i zapraszam na chyba taki trochę jubileuszowy 50. odcinek. Nie chcę użyć słowa telenoweli, ale mojego serialu przygodowego z modelarstwem w roli głównej. Jak więc wyglądały pierwsze prace nad Sunderlandem? Zobaczcie sam. Budowę modelu rozpocząłem od przygotowania tablicy przyrządów. Jak widać, prezentuje się ona całkiem nieźle, no ale ponieważ jest dostępna też ta fototrawiona, więc zeszlifowałem tą plastikową, aby przejść do następnego etapu, czyli montażu elementów kokpitu. Zacząłem od foteli, właściwie to zacząłem od orczyków, ale wkleiłem je nie do końca tak jak trzeba. Więc za chwilę zobaczycie, jak poprawiłem ich montaż. Jak dotąd wszystko pasuje bez problemu, wszystko naprawdę ładnie pasuje. Podstawy pod wolanty. No i wreszcie orczyki. Wszystko znalazło się na swoim miejscu. A teraz oglądacie prototypowe pierwsze użycie w moim warsztacie zaginarki firmy Master Tools. Zaginarki do blaszek fototrawionych. Abyście się mogli dokładnie przyjrzeć, widzicie całą procedurę bez cięć. Powiem tylko tyle, że jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony z tego, jak działa to urządzenie, to może za duże słowo, jak działa ten przyrząd. Trzeba oczywiście dokładnie blaszkę ustawić pod tym takim chwytem. I podważaczem, który jest w zestawie, takim zaginaczem, podważyć i wygiąć. On się trochę ślizga, ale to nie jest żaden problem. Docisnąć trzeba do brzegu urządzenia cały element. I jak widać, jest on bardzo pięknie i prosto zagięty. Ja tu jeszcze poprawiłem, to właściwie nie było potrzebne. A potem cała procedura powtarza się z drugiej strony. Element prawie gotowy. Teraz trzeba wybrać tylko właściwy przymiar, czy jak tam się to zwie, na zaginarce, tak żeby pozostałe zagięcia nie zostały naruszone. I ostatnie zgięcie w przypadku tego elementu. Całość gotowa. Bezproblemowo, szybko i zgodnie. Te części fototrawione dostały swoje plastikowe, jakby to powiedzieć, wzmocnienia, które z kolei ja wzmocniłem lakierem bezbarwnym i obydwa powędrowały na swoje miejsca, gdzie również pasowały bez żadnych kłopotów.
tylna ściana kokpitu. Trzyma się właściwie samoistnie bez kleju, no ale oczywiście klej też będzie użyty. Montaż stanowiska radiooperatora. I siedzisko, czy też raczej fotel radiooperatora. A tu fragment, na którym chyba najlepiej widać ogrom Sunderlanda, czyli schody, to jest taka schodnia, do przedziału kotwicznego, w którym będzie kotwica, chyba jeszcze trochę elementów związanych z kotwiczeniem samolotu. Ten przedział został połączony z segmentem kokpitu. Wszystko przy użyciu Tamiya Extra Thin Cement. Bezproblemowo, bez kłopotu. Mogłem więc zacząć montaż następnego przedziału, tym razem jakby to rzec, komory bombowej. To, co teraz widzicie, to właśnie zamki bombowe, czy też podwieszenie zamków bombowych. Grodzie przedziału. No i właściwie to już koniec tego etapu prac. Na sucho jeszcze zamontowałem trochę elementów, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Na przykład spód, podłogę tej sekcji, którą teraz montuję. Tablicę przyrządów też tak na szybko zmontowałem, żeby było ją widać, jak będzie się prezentować. Trafiła na swoje miejsce wstępnie w kokpicie. No i właściwie to tyle na teraz, także jak zwykle dwa zdjęcia pokazujące to, co udało się zrobić. No i tym razem to już wszystko. Co będzie w przyszłym tygodniu, zobaczymy. Myślę, że będę malował to, co skleiłem do tej pory. No i pewnie będę prowadził dalsze prace we wnętrzu kadłuba. Może go zamknę. Zobaczymy. Dziękuję Wam za to, że byliście tutaj ze mną i jesteście dalej od tych 50 odcinków. Mam nadzieję, że wkrótce pojawią się kolejne. Dziękuję za wszystkie lajki, łapki, za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze i wszystkie spostrzeżenia, rady i uwagi. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.